bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w produkcję tego materiału. Jak wspominał wcześniej prezes Piotr Rutkowski, 8 listopada to dla nas szczególna data z powodu oficjalnego otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego. Jednak jakim Lech Poznań byłby gospodarzem, gdyby nie przygotował pewnej niespodzianki zarówno dla wszystkich tutaj obecnych oraz dla swoich kibiców? Z tej okazji już za chwilę na scenę zaprosimy dyrektora sportowego Lecha Poznań Tomasza Rząsę, prezesa Piotra Rutkowskiego oraz kapitana kolejorza Mikaela Iszaka. Panowie, zapraszamy. Sezon 2021-2022 w Ekstraklasie dobiegł końca. Najlepszym strzelcem Lecha Poznań w tych rozgrywkach był szwedzki napastnik Mikael Isak, który w 31 meczach strzelił 18 goli. Jak padały bramki zdobywane przez Szweda? Przeżyjmy to jeszcze raz. Tak jest, zgadza się. Oczy Państwa nie mylą, tak jest, nasz kapitan właśnie podpisuje nową umowę z Lechem Poznań. Ta będzie obowiązywała do końca czerwca 2025 roku. Mikael, cieszymy się, że z nami zostajesz.